Siemano widzę, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj ocenimy wasze wyspy. A ocenimy, mówię, nie bez powodu, ponieważ jest ze mną dzisiaj Dave'son. Dzień dobry widzowie, ocenianko dzisiaj wysp. Tak jest i to jest ostateczne ocenianko z tego powodu, że wyspy zostaną zresetowane. Ale widzowie, wpadliśmy na całkiem fajny pomysł, o którym mam nadzieję, że chyba Dawidzie mogę powiedzieć, bo to się chyba na pewno uda, nie? Że się kończy się sezon One Blocka za niedługo, więc jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale za niedługo na pewno się skończy. Dlatego robimy ostateczne ocenianie i dzisiejszy odcinek wytypuje wyspy, które naszym zdaniem są totalnie najlepsze. I te wyspy nie zostaną usunięte, co nie oznacza, że będziecie mogli kontynuować budowę na następnym sezonie One Blocka, tylko na następnym sezonie zostanie zrobiony specjalny warp, na którym wasze wyspy będą widoczne i będziecie mogli sobie tam przyjść, zobaczyć jak to wyglądało w tym sezonie, zobaczyć jak wam to poszło i tak dalej, i tak dalej. No i będziecie mogli zacząć od nowa przygodę, mając na pamiątkę zostawioną ten jakby swoją wyspę z poprzedniego sezonu. Tak to będzie wyglądało, tak to wymyśliliśmy, żeby właśnie uhonorować tych, którzy zrobili bardzo fajną wyspę. Więc dzisiaj zobaczymy, które to są wyspy i dzisiaj zostaną te wyspy wytypowane. Więc, no co Dawidzie, moim zdaniem ustalmy może kryteria. Co będziemy oceniać? No, wyspa musi mieć przede wszystkim bardzo dużo ładnych budynków, musi być dopracowana, no i musi być stopki, nie? No to są takie podstawy, nie? Ma, może się do mnie tepnąć, jestem na tej wyspie. Ej, powiem ci szczerze, nie wygląda ona źle. Na pierwszy rzut oka. Nie jest zła. No, nie jest, zła. Ładna. No, nawet tutaj jakieś budynki są, coś ja to powiem ci tak, ja sobie szybko, widzowie, przełączę tutaj na Gamodzika, bo to jest nasz serwer, to my mamy taki dostęp. Zabiorę sobie szybko książkę po to, żeby móc właśnie to sobie tutaj wszystko zapisywać. No i przełączymy się na Survivala, bo to jakoś lepiej wygląda. O kurczę, spadłem sobie na dół, ale dobra. O, fly. Dobra, mamy. Okej, okay. Więc zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mamy książkę i w tym miejscu wpisujemy sobie kropka sweet podłoga candy. Kropka i tutaj możemy teraz walnąć ocenę. Jak oceniasz, Dawidzie? Co powiesz na temat tej wyspy? Ja ci powiem tak, wiesz, ona jest taka trochę zwyczajna. W sensie, dobra, jest tutaj pobudowane, ale to nie są takie, wiesz, budynki, które jakieś... W sensie, no są ładne, ale nie są takie, wiesz, że mam takie wow. To prawda, to prawda, to prawda. Więc oceniajmy od 0 do 10, bo mniej więcej wiemy, co jest na 10. Bo że tak powiem, znamy te wyspy w miarę, nie? No ja bym tu powiedział, że to jest takie 4. No, 4-5, nie? Żeby też, nie, że to jest niemiło, ale po prostu... Tak, po prostu w porównaniu. Wiemy, jakie wyspy są dalej i są na pewno lepsze i zasługują na to, żeby po prostu były wyżej. Jakbyśmy tutaj dali 8 na przykład, a tam dali 10, to by to była obraza dla tej 10, nie? Tak, i to by było nieproporcjonalne, bo na pewno są jakieś wyspy, które zasługiwałyby na 8 bardziej niż ta, a jednak nie zasługiwałyby na 10. Czy 9, jak wyspy, które się nadają po prostu do tego, które są faktycznie najlepsze. No dobra, lećmy w takim razie do następnej. Okej, mamy kolejną wyspę, która nazywa się Wytyfy to ja. więc no ciekawa nazwa. Ej, tak pusto trochę, nie? No, jest troszkę, to powiem szczerze, że nawet powiedziałbym, że jest gorzej chyba niż tam, bo no naprawdę tu jest pusto. No jedyne co tutaj jest, no to te bikony, które robią jakąś wartość tej wyspy. Są nasze skiny, co jest naprawdę bardzo fajne, ale nie ma tu wielu rzeczy. Nie jest my to... My szukamy, wiecie, widzowie, wysp, które po prostu będą w stanie... Jakby ludzie, jak je będą zwiedzać, to będą mieli takie wow. Tak jest, tak, one mają robić wrażenie. Jest duża wartość, doceniamy tą wartość, ale to jest taka wyspa, że ona nie jest do zwiedzania, tylko bardziej do podziwiania wartości. Tak jest, tak jest, tak jest. A i tak są wyspy o wiele wyższe wartościowo, o których dzisiaj będziemy musieli też pogadać, ale to troszkę później. Dobra, jaka ocena? Ja tu bym dał takie 3. No, musi być te 3, no musi być mniej niż tam, ale my to widzowie po prostu nie odbierzcie tego źle, my doceniamy waszą pracę, który tu został włożony, ale po prostu musimy być totalnie się hamami, no. To prawda, to prawda, więc widzowie, my lecimy do kolejnej wyspy, a tą mamy już z głowy. Okej, mamy kolejną wyspę, która nazywa się Mordzie i tu widzę, że jest... Jest nawiązanie do gangu chłopaków ewidentnie od nas, serwera Kidowice. Widzowie, wy oczywiście, jeżeli nie oglądacie naszego, prawda, naszych przygód na Kidowicach, no to serdecznie was tam zapraszam, to jest na moim drugim kanale, więc wbijajcie. Dobra, no i co? No i co by tutaj dużo mówić, Dawidzie? Kurczę, pusto, znowu pusto, no mało. No, jak te wyspy są w topce, tutaj wartość po prostu duża przez... Tak. Ale wiemy na pewno, że na samej górze tej topki poza wartością idzie też, no jednak jakość tych wysp trochę. No ale tutaj, no bym zdał znowu te 3 na 10, tu też jest ledwo co. Musimy tak dać, bo tutaj po prostu nie jesteśmy w stanie tego dać, nawet, wiecie, jakby ktoś, załóżmy, jest nowy sezon, wbija na One Blocka i widzi tą wyspę, że ona została uhonorowana, no, względem wyglądu, to by pomyślał, kurczę, no to... No lipa. No to
No lipa. Nie no muszę właśnie się starać, tutaj, nie muszę się starać, nie? Bo tutaj nie ma po prostu, jest wartość i ta wartość jest super, jest gigantyczna, ale nie ma po prostu z tym po prostu budynków. A dzisiaj nam zależy tylko i wyłącznie na budynkach, żeby było jak najwięcej ładnych budynków. To prawda, to prawda. Dobrze, kolejna wyspa przed nami to jest piorunek i tu już naprawdę wygląda to troszkę lepiej, jest to naprawdę jest fajne. Okay. Tak, tak, tu mamy jakiś kościół chyba zrobiony, tak mi się wydaje, zapraszam cię Dawidzie tutaj do środka. W takim razie. Boga kościół. No tak nie, to no wygląda. Jest, no tutaj to już można, no można to już zakwalifikować pod taką wieżę. Tak, numer tak, to już na pewno jest lepsze. Fajne jest to, że te beacony są kolorowe i fajne też, nawet podoba mi się to, że są jednokolorowe, że jakby kolorowe też by pasowały, ale to, że to jest jeden, to jeszcze to tak bardziej spójnie wygląda. Tu jest fajny jakiś pixel art z tyłu, jakiś tak. Stitch i Stitchowa. I tu jest sporo w ogóle główek też, bardzo dużo tu tak. Jest jakichś takich fajnych rzeczy. Nie no, to jest fajna wyspa, ta mi się podoba. Twój domek tu jest rozwalony, jest odwzorowany skidowiec i jest rozwalony. Tak, widziałem właśnie, taki jakby spalony trochę, nie? Ajajajaj, szkoda, to troszkę na minus mimo wszystko. Ale ogólnie, no wyspa na pewno troszkę lepsza niż tamte. Więc tutaj w tym momencie py i zero, runek, podłoga. No ja bym tutaj dał taką ocenę 5 bym dał. 5 zasługuje, 5 mi się wydaje, nawet takie 5,5. Mhm. 5,5. No ja dałem 5 po prostu, żeby tych połówek na razie nie robić. Ewentualnie później będziemy te połówki dokładać, jak będziemy się, że tak powiem, wahać lekko. Dobra, lećmy do następnej wyspy w takim razie. Okej, kolejna wyspa to skutki boczne. Chyba miało być skutki uboczne, ale mamy skutki boczne też całkiem ciekawe. Strasznie dużo beaconów. Beacony, właśnie, beacony tutaj wartość nabijają. Czy coś tu jest pobudowane? To prawda. Jest mój skin. No i twój skin całkiem śmiesznie wygląda, bo ty masz tak cofniętą tam głowę do tyłu, że wyglądasz jakbyś miał taki, tak do tyłu, jakbyś no, był no, złączony z brzuchem, tak, nie? Totalnie. Tak, to powinno być to inaczej zrobione, jakieś dwie główki moja i Pickersa, ale tak poza tym, są takie budynki, normalne budynki. No, są takie, tu na przykład są jakieś pozaczynane, ale nie są jakieś takie skończone, no... Kurczę, tutaj bym powiedział, że no chyba, kurczę, no właśnie to jest ten moment, w którym można dać połówkę, stary, że ja bym tutaj dał 4,5 na 10. No, że troszkę gorsza od tamtej, nie? Tak. Troszkę gorsza, no po prostu, takie szczere 4,5 na 10 to jest. To prawda, ale widzowie, w następnym sezonie liczymy na to, że nawet ci, co dziś w tym sezonie mieli może nie najlepsze oceny, to w następnym sezonie naprawdę dadzą czadu i liczymy na to, że tak będzie, ponieważ następnych sezonów oczywiście również będą oceny wysp, no bo to jest, myślę, że taki główny content na One Bloku, żeby właśnie pooceniać to, co wy tutaj robicie. Lecimy do następnej wyspy. Dobra, stary. Jak to jest? Co jest? Nie wiem, jaki system to jest w topce, ale... Patrz na dole. Nie, no naprawdę, no i stary, jak taka wyspa może być w topce? Dobrze, kolejna wyspa to jest wyspa artystka, tak to się nazywało? Jeszcze raz sprawdzę. Artystka serduszko, tak jest dokładnie. O, widzę, że nawet no Jagi tutaj ma swoją główkę. Nie ma podpisu i główki króla Filipka. Ajajajajajajajaj, no widocznie nigdy mnie tu nie było, ale faktycznie mnie tu nie było chyba nigdy. Tak jak patrzę tą wyspę, pierwszy raz ją widzę w sumie. No i co my tutaj mamy? No... Ej, dobra, to jest ciekawy budynek, stary. Taki jakby tak, gang dziewczyn. Mega fajne, nie? I tak, zamek tak, też tak. Taki zrobiony. Ej, w ogóle... Taki inny ten. No, tak teraz mnie olśniło, stary, że w sumie moglibyśmy takie małe zameczki też budować na Kidowicach. Że to też by miało swój klimat. Taki, no wiesz, taki... No powiem ci, Filipie, że to jest następna rzecz, którą zbuduję na Kidowicach. No dobrze. No możemy takie rzeczy pobudować. Ja myślę, że jakby każdy na Kidowicach miał swój mikrozamek, to by było też fajnie. No i wojny zamków zrobisz, nie? I wojny zamków, no nie, to jest niesamowite, widzowie, dzięki wam, wpadamy na świetne pomysły. Tak jest, dobrze. Robimy wojny zamków, koniec. No, to będzie dobre. Dobra, no to stary, ocenimy tą wyspę w takim razie. Nie, ładna, 6, nawet 6,5, no... Na pewno lepszy od tamtych, moim zdaniem, bo tu się więcej dzieje. Tak jest, no ja bym tutaj dał takie, no... No dajmy 6 na 10, no dajmy te 6, dajmy te 6 na 10, tak. To jest fajna wyspa. Tu już są ciekawe dzieje. Pomysły jakieś, nie? Jest coś nowego, ja nawet traktor tu jest wybudowany, stary, co jest? Jest innowacja, wiesz, ładne. Widziałeś? To jest, widzisz. Ładnie, tak. Mega fajny traktor, no to jest mocne. No dobra, no ta wyspa 6 na 10, lecimy do następnej. Okej, kolejna wyspa to jest wyspa Cytrynki i tutaj... No, no i tak... tutaj beacon na beaconie, no. Beacon na beaconie, tylko i wyłącznie wartość i nic więcej jest, tak naprawdę. Ej, spacz! Chodź tu. Basen, gdzie? Pokaż. Tu są stare główki i znowu mojej nie ma. No bo widzisz, jaki ty jesteś, widzisz? Ale tutaj dobra. Każdy mógł odebrać w kicie, więc no dziwne, no właśnie, że nie właśnie ciekawe, ale wiesz co, skoro to jest koniec sezonu, to ja tutaj, prawda, ze swojej kieszeni...
dorzucę. A, czyli taki jesteś tutaj, no dobra, ja jestem ciekaw, czy osoba, co robiła tą wyspę, jeszcze gra i to zobaczy. Tak, właśnie, ciekawe, czy zauważy. Jeżeli tak, to bardzo fajnie, no zobaczymy, no ale niestety ta wyspa na pewno nie zostanie zobaczona chyba w następnym sezonie, no bo tu naprawdę jest bardzo mało rzeczy, więc uwaga, dajemy cytrynka, ocena, no tu 3 na 10. No, tak bym coś koło tego, bo tutaj wiadomo, wartość gigantyczna i dziękujemy za granie, ale no tak jak mówimy, szukamy tylko tak, budynków. Tak, wartość jest ważna, ponieważ dzięki wartości my jesteśmy w stanie w ogóle na tą wyspę dotrzeć, bo to jest jedyny tak naprawdę rzecz, w jaką my jesteśmy w stanie ocenić wyspę. Z tym, że tak naprawdę jedynym minusem jest tego taki, że jeżeli ktoś naprawdę wyda dużo pieniędzy, a nic nie zbuduje, to my mamy słabe wyspy w topce. I no nie będziemy takich wysp przeciągać dalej, bo wiadomo, jesteśmy wdzięczni wam za to, że tutaj gracie, że tutaj rozbudowujecie to wszystko i tak dalej, ale też nam zależy na tym, żebyście mieli fajnie wyglądające wyspy, żeby można było to wszystkim innym pokazać i żebyście mogli zostać wyróżnieni na tle innych osób. Ale myślę, że jakieś wyróżnienie dla osoby, która wydała najwięcej, też się znajdzie. Okej, jesteśmy w tym momencie na wyspie Ziomeszek Podłoga 11. No i widzę, że znowu mamy bikonów dużo. Same bikony, dosłownie tutaj, no nie ma budynków prawie w ogóle, nie? No wiesz, jest kilka... Ojejku, Ziomeszek. No wydałeś dużo, fajnie, aczkolwiek chyba i tak nie najwięcej. No ale tutaj ocena, no tak samo, no 3 na 10, no, a nawet bym powiedział, że chyba dwa, bo tu jest jeszcze mniej niż było w poprzedniej wyspie. No, więc... wiesz, względem wartości, no bardzo wysoka ocena, nawet 8, no. Ale względem budynków musimy dać dwójkę, bo po prostu, jak zobaczycie te niektóre wyspy zaraz, to zrozumiecie, tak, dlaczego my dajemy takie oceny. To prawda. Więc lećmy czym prędzej do naszej kochanej topki. No dobra, zaczynają się wyspy, które faktycznie dobrze wyglądają. I słuchajcie, no o to chodziło. Widzicie, ile tu jest rzeczy. Są nasze skiny, tu są w ogóle dwa skiny jakichś dwóch ziomków, których nie wiem, kto to jest za bardzo, ale jest mój skin. Jest skin mojej siostry. Pewnie tak. Jest skin Weroniki. Jest dom Szymona, jest dom Weroniki. Tu jest nawet, patrzcie, co to jest? Przecież to jest wieżowiec Nubka z Wojanowic, stary. Dobra. Jest jego domek Nubka z Wojanowic, też patrz na dole tu. Tak? No. A to ja nawet nie wiedziałem, że on tak wygląda, szczerze mówiąc. Wieżowiec kojarzyłem, ale domku nie. No to widzicie, kolejne takie rzeczy. Z drugiej strony Statua Wolności. Tutaj mamy normalnie wielki pixel art Davesona i mamy... Ej, starej, tu mamy normalnie nasze dwa skiny. Ale to jest jakby zaczerpnięte z tego, z SMP. Tak, dokładnie, no. Ale fajnie. Tak, no, o właśnie, sklep też z czapkami. Fajne. Kościół nawet, patrz, skinowic. No, taki mały budynek, a znalazło się dla niego miejsce. No dobra, no tutaj jest... O, i tu jest w ogóle mój dom na środku, teraz go zauważyłem. No też fajnie, no kurczę, dobra. To jest... Czy to była wyspa, jak ja to powiedziałem? Bambikowo, nie? Bambikowo. Chyba tak. No tutaj, stary, to już jest mocne, naprawdę, no 7, 8... 7 i pół takie. Dobra, dam na razie 7, będziemy korygować to jeszcze na koniec, jak sobie będziemy przypominać, co tutaj było. Dobra, ta wyspa git, lecimy do następnej. Kolejna wyspa, czyli Shopowo X-Koksy, ja znam tą wyspę, ta wyspa jest naprawdę mocna. To jest jedna z lepszych, szczerze. Tak, to jest zdecydowana topka, taka już naprawdę... To jest naprawdę... Ta wyspa, szczerze muszę przyznać, że jest, ma pewne chyba, że będzie w następnym sezonie po prostu na jako pewno, wspomnienie. Bo to jest niesamowite, co tu się wyprawia. To jest naprawdę ogromna wyspa. Ja z mojej strony, no dałbym tu... Jaki tu shop powstał? Go tu nie było jeszcze jakiś czas temu, stary. Taki wielki. Co jest? No. Ej, nie, no to jest... Dobra. Nie, no dobra, 10, dycha. No. Dycha, no nie, shopowo dycha, X-Koksy. No, to, tutaj nie ma co w ogóle gadać, to jest dycha. No to ile tu pracy zostało włożone. To prawda. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, ile tutaj zrobiliście rzeczy i jak to fajnie wygląda. I patrz, tu jaki jest rękawica Thanosa, jaki super pomysł jest z nią. Tak, ja widziałem właśnie z tymi bikonami, nie? Tak. Nie, no mega mocne. Tu stary Kitcoin jest! Ej, faktycznie, nie widziałem tego! Co jest? Ej, dobra, no ta wyspa to jest 20 na 10! No nie, no dobra, to jest najlepsza wyspa. No nie ma podjazdu do tej wyspy, serio. To jest tak mocne, to jest mocna wyspa. Takie mega pomysły, mocne. Stary. No, dobra, no widzowie, no co można tu powiedzieć więcej? No ta wyspa chyba wina ma, no ale lećmy zobaczyć jeszcze ostatnie chyba trzy wyspy. Kolejna wyspa jest od Kafunci i tak się składa, że akurat jest na tej wyspie. Ciekawe, czy ona nas tutaj zobaczy, czy nie zobaczy. O! Żyje? Widzi, bo ja nie mam Vanisha chyba. Ja mam Vanisha, dobra, to już wyłączam. Siema, Kafuncia, witam bardzo serdecznie. No dobra, oceńmy tą wyspę. No tutaj nie dzieje się wiele, aczkolwiek są takie ciekawe budynki, jak tutaj na przykład ten golem, czy te skrzynki TNT, czy piecyk. Coś się dzieje, wiesz...
Nie ma źle, jakieś pixelarty są, jakieś kilka domków, ale ogólnie zasługuje to na wyróżnienie, bo też tutaj dużo pracy było włożone. Ja bym powiedział tak, proponuję Kafulci, żeby zrobiła sobie screena tych wszystkich pixel artów i można je wykorzystać w następnym sezonie i będzie mogła je na nowo zbudować, bo raczej ta wyspa nie znajdzie się w następnym sezonie jako wspomnienie, więc będzie raczej usunięta, no ale możecie, prawda, zrobić sobie screena najfajniejszych rzeczy stąd i wrzucić je na tamten serwer, na tamtą nową edycję, znaczy na tamten serwer, no na tamtą drugą edycję OneBlocka i wtedy jakby wykorzystać fajne rzeczy stąd na nowo i jeszcze lepiej to zaprogramować, lepiej to jakby wykorzystać do tego, żeby to po prostu wyglądało lepiej. No ale, ale ta wyspa, no póki co ja bym tutaj, no co my tutaj damy, Kafuncia, ja bym tutaj dał no takie 5, no, 5 na 10. 5, no, 5 chyba jest uczciwe, mi się wydaje. No, no dobrze, lećmy do ostatnich dwóch wysp w takim razie. Okej, okay, kolejna wyspa to jest Super Tma, czyli no też dosyć mocna wyspa, z tego co pamiętam. Bogata wyspa przede wszystkim, tu jest dużo budynków, ale są też bardzo dużo bikonów. Ile tu jest bikonów, stary, z tyłu? Yo. Tak, tu jest sam bikon na bikonie, nie? To prawda, no to jest na pewno jedna z bardziej bogatych wysp, no i wydaje mi się, że to jest wyspa, która też zasługuje na to, żeby się pojawić jako wspominka. W szczególności ten Jesus z Rio de Janeiro tutaj z obsydianu zbudowany, więc fajnie, to naprawdę ciekawie wygląda. I patrz, ten Jesus trzyma ten, netherite bloki. Jak ktoś zbuduje w jakimś sezonie taki wielki posąg, nawet niekoniecznie Jezusa, ale może cokolwiek innego, tak wielki posąg z netherytu, to nie ma szans, żeby ta wyspa nie była najbogatsza, nie? To jest od razu topka, nie? To jest naprawdę od razu topka, bo to nie kosztuje. Ale tutaj powiem szczerze, jest troszkę większy chaos, dlatego ja tutaj bym nie dał dychy. Nie, tutaj takie 8. Tak. Tutaj no. 8 na 10, a nawet czekaj, bo my daliśmy już jakąś 8 chyba. A nie daliśmy. No to idealnie, to jest dobra ocena na tą wyspę. No dobra, no to stary, została nam ostatnia wyspa, ja nawet pamiętam jak ona się nazywa. Visit Kowa 3L3. No i uwaga, zapraszam na tą wyspę. Jesteśmy na niej. No tutaj i to jest po prostu. No i widzowie, co tu dużo mówić? To jest wyspa, która prawdopodobnie zostanie. O, nie mogę. Weź rozwal broszek jakiś, co? O właśnie. To jest wyspa, która. No jak widzicie, jest najbogatszą wyspą na serwerze, ponieważ no jest, ma po prostu najwięcej jakichś tutaj pewnie bikonów, czy nawet bikonów nie widzę za bardzo, ale pewnie, chociaż pewnie są nieaktywne, ale po prostu są gdzieś poukrywane. Nie wiem jakim cudem ta wyspa jest najdroższa, ale pod względem budowli ja bym powiedział, że ona jest jedną z gorszych. No ale niestety, skoro jakby ta wyspa jest najbogatsza, uznaliśmy, że trzeba ją też jakoś uhonorować, dlatego ta wyspa pojawi się w następnym sezonie jako najbogatsza wyspa, więc jak wiecie, no to też warto jest w to inwestować, ale przy okazji budynki tak, ponieważ najdroższa wyspa pojawia się jedna, a fajne budynki będzie ich o wiele więcej, więc no słuchajcie, w tym momencie tak wygląda to wszystko. Ja tu zapiszę na samym końcu Kowa 3L3 jako wyspa taka, wiecie, no najbogatsza wyspa, bogata, tak napisał mi się, najbogatsze nie zmieściło. No a w tym momencie, jak widzicie, tak wyglądają oceny. I na pewno wszystkie wyspy, które mają ocenę powyżej 7, pojawią się w następnym sezonie, a reszta to będziemy musieli skonsultować z naszą administracją, zobaczyć jeszcze raz te wyspy, przeanalizować, czy się nadają, czy nie. No i czekajcie, i sprawdźcie w następnym sezonie OneBlocka, czy wasza wyspa się tam znalazła.